gratulacje dla Tarnowian, wygranej awansu do play-off. Staraliśmy się jak mogliśmy, wiadomo, że możemy jeszcze się w fazie play-off spotkać, więc to był taki też mały trening. Ostatni bieg zaryzykowałem z ustawieniem motocykla, bo chciałem po prostu sprawdzić, ale to nie wypaliło. Więc jedziemy dalej, teraz zaczyna wszystko się od zera, mamy troszeczkę czasu, 2 tygodnie, więc trzeba sobie wszystko poukładać i jeżeli ktoś ma większe lub mniejsze problemy, to mam nadzieję, że sobie z tym da radę. Wy w półfinale traficie na Lugnia Częstochowa, tam nie za bardzo wam poszło. Czy jakieś takie dodatkowe będzie mobilizacja, czy po prostu o tamtym meczu zapominamy, jedziemy swoje i totalnie. Ja myślę, że o tamtym meczu zapominamy, jedziemy od nowa, od zera zaczynamy, więc to będzie nowy mecz. Jak nie poszło, to należy wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że te wnioski będą trafne i nie poddamy się łatwo w Częstochowie. Zielona Góra, Toruń oraz Częstochowa to takie 4 najmocniejsze faktycznie zespoły w tym roku, czy jednak kogoś tam będzie brakowało, może kogoś trzeba było odjąć? Na to wygląda, że tak, więc runda zasadnicza się skończyła i mamy wyłonione 4 najlepsze zespoły. Na pewno może by mogło troszeczkę to wyglądać inaczej, ale wygląda jak wygląda. Wiadomo, ten sezon jest ciężki i bardzo dużo zawodników odnosi kontuzje. No ale nie możemy na to patrzeć, mamy tą czwórkę, jaką mamy i teraz zobaczymy, kto na którym miejscu skończy. Okay.